I ona również ją sprawdzam. Dokładnie, jesteśmy wspólnie razem i myślę, że witamy serdecznie. Dzięki, że się przedstawiliście również. Czy spotkanie będzie, Moniko, nagrywane? Tak, spotkanie na pewno będzie nagrywane. Właśnie to nagrywanie tego spotkania zostało uruchomione, więc na 100% dostaniecie też tą informację mailowo, do której będzie można wrócić. A ja Was serdecznie witam, z tej strony Mateusz z Fani Mani i Agnieszka, witamy serdecznie. I Agnieszka z Fundacji Mentli w Głowie, nasza dzisiejsza ekspertka, mentorka, która będzie pokazywać, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o komunikację, media i wszystkie tajniki z tym związane. Agnieszko, oddaję Ci, proszę bardzo, całą publikę internetu. Dzień dobry raz jeszcze. Ja jestem tutaj bardzo wdzięczna za takie zaufanie i przedstawienie przez Mateusza z Fani Mani. Ja się tylko krótko przedstawię, żeby nie zabierać się cennego czasu, bo tutaj przygotowałam dla Was sporo, mam nadzieję, ciekawej wiedzy i też popartej doświadczeniem. Ja reprezentuję dzisiaj fundację moją Mentlik w Głowie. Fundacja ta jest dosyć młodą organizacją, bo ma 2 latka, ale żeby tutaj pokazać moje doświadczenie, dlaczego akurat ja dzisiaj zostałam zaproszona i dlaczego mam Wam tutaj mówić a propos komunikacji, widoczności, współpracy z mediami, to ja również reprezentuję agencję Best Image, to jest agencja medialna, którą prowadzę, jestem właścicielką od 20 lat, także doświadczenie we współpracy z mediami mam ponad 20-letnie. Pomagam ekspertom i firmom, organizacjom budować swój wizerunek, opanować tą trudną sztukę komunikacji, ale też zbudować takie trwałe relacje z mediami, zarówno tymi tradycyjnymi, czyli prasa, radio, telewizja, portale, jak również social media, bo wiemy, że teraz głównie komunikacja się toczy w social mediach, także też ta nasza przestrzeń wirtualna, online'owa. Także mam nadzieję, że mimo, że fundacyjnie zapewne wielu z Was ma tutaj dużo większe doświadczenie ode mnie, to przynajmniej będę w stanie Wam przekazać no, moją wiedzę z zakresu komunikacji i współpracy z mediami. A tematem naszym dzisiejszym jest tak naprawdę praca nad naszą widocznością, nad tym, żebyśmy się nie ukrywali, nie skrzętnie gdzieś tam ukrywali naszych super działań. Wiem, że bardzo wielu z Was, wiele z Was prowadzi niesamowicie ciekawe projekty, robi fantastyczne rzeczy, a czasami organizacje no, siedzą sobie gdzieś tam cicho, nie potrafią wyjść właśnie do świata i zaprezentować tego, co robią, co tworzą, a przecież możemy współpracować z mediami i szeroko pokazywać, zapraszać do współpracy partnerów, pozyskiwać darczyńców, rozszerzać tą naszą grupę osób zainteresowanych współpracą z naszą organizacją poprzez tak bardzo dla nas dostępne w dzisiejszych czasach i tak łatwe w zasadzie do współpracy media, szczególnie te nasze, którymi my zarządzamy, social media. I moi drodzy, zaczynamy od podstaw. Pewnie wielu z Was już wie, że jakby podstawą tutaj naszej komunikacji jest nasz wizerunek. Ja tutaj troszkę zmieniłam to powiedzenie, które na pewno wielu z Was zna, czyli wizerunek, jak Cię widzą, tak Cię piszą, ale my tutaj tak zbieramy fundusze. Jak zapewne wiecie, w dzisiejszych czasach fundraiser tak naprawdę powinien być partnerem z naszym darczyńcą, z naszym donerem, ale również z naszymi sympatykami i z naszą społecznością, którą wy tworzycie, którą wy budujecie. Tak naprawdę dobrze działająca organizacja pokazuje swój wizerunek profesjonalny, który my sami tworzymy i na który my wpływamy. Czasami Wam się wydaje, że ten wizerunek sam się tworzy, natomiast my mamy na niego bezpośredni wpływ.
I dziś nie wystarczy już tak naprawdę zaprezentować tylko i wyłącznie nasz program, przedstawić się, ale no w dobie, kiedy fundacji, organizacji jest bardzo dużo i tak naprawdę też wielu ekspertów, eksperci się namnożyli jak grzyby po deszczu, czasami są to wątpliwej jakości eksperci, musimy my tak naprawdę stworzyć wizerunek fundacji, wizerunek nasz, bo czasami fundacje opierają się na dosyć dużej też roli założyciela czy osoby lidera fundacji, więc tak naprawdę nasze kontakty z mediami, nasze kontakty z naszą grupą społeczną to nie tylko już spotkanie online, spotkanie na żywo, ale musimy przygotować się na swego rodzaju show, tak naprawdę wyczekiwany przez naszych odbiorców, jak być może kolejny odcinek najnowszego serialu na Netflixie. I kto opanuje tą sztukę tworzenia show, i nie mówię tutaj o jakichś ogromnych wydarzeniach czy ogromnych na miarę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy show, a tak naprawdę coś, co jest spójnego z nami. To jak wyglądamy, to jak się przedstawiamy, to jak prezentuje się nasza organizacja, powinna zawierać element charakterystyczny. Zobaczcie, takie postacie medialne jak Magda Gessler, która wytworzyła swój wizerunek i od razu jak się pojawia jej ogromna burza loków, to wiemy, że jest to ta osoba, Jurek Owsiak, który ma swój niezmienny od lat wizerunek i tak naprawdę każdy finał Wielkiej Orkiestry, każde zbieranie funduszy tutaj przedstawia się jakby w sposób bardzo podobny. Jurek konsekwentnie ma czerwone okulary, swoje czerwone spodnie, żółtą koszulę. To jest coś, co jest charakterystyczne. Musimy sobie znaleźć nasz charakterystyczny element, który wpisuje się w to, co chcemy tworzyć w nasz przekaz. Tak naprawdę to, jaki mamy też styl komunikacji z naszymi odbiorcami, musi być dopasowany do naszej grupy społecznej. Niektórzy mają styl bardzo ekspresyjny, gestykulują, mają ekspresyjny sposób mówienia, przeklinają, co też w niektórych aspektach jest takim wyrazem ekspresji. Niektórzy mają ten ton bardziej stonowany, czyli ta ekspresja ciała i wymowy nie jest aż tak intensywna. Najważniejsze jest zachowanie jakby swojej autentyczności i swojego jakby takiego flow, bo najważniejsze to bycie sobą. I to, co jest ważne, niezależnie od tego, w jaki sposób się prezentujemy, czy mamy te elementy charakterystyczne w naszym zewnętrznym wizerunku, to jest ta wiedza merytoryczna, ta fachowość, bo niezależnie czym się organizacja wasza zajmuje, czy pomocą zwierzakom, czy w obrębie dzieci, czy lokalnie działa, to musicie na pewno mieć wiedzę merytoryczną i wiedzieć, co się dzieje na waszym podwórku, czyli spotykać się z waszymi odbiorcami, tworzyć ten wasz wizerunek w miejscu, w którym jest dla was najbardziej autentyczne. Na pewno sztucznie by wyglądały osoby, które zajmują się zwierzakami i by nadawały z jakiegoś bardzo w cudzysłowie wypasionego biura, który nie ma nic wspólnego ze środowiskiem, w którym funkcjonują i gdzie pomagają. Tak samo osoby, które zajmują się współpracą z dzieciakami czy konkretnymi działaniami, też muszą dostosować swoje środowisko i to, w jaki sposób przekazują obraz i kontaktują się ze swoimi odbiorcami, spójnie w środowisku, w którym są. Najważniejsza to jest w budowaniu waszego wizerunku taka autentyczność, szczerość i pasja, ponieważ w dzisiejszych czasach wszyscy dosyć szybko są w stanie wyczuć ten fałsz i wyczuć organizację, która na przykład nastawia się tylko i wyłącznie na zysk, a nie ma na celu tej autentycznej troski o partnera i o waszą społeczność. Fundacja to nic innego, kochani, jak sprawnie działająca organizacja, której musimy zapewnić właściwe narzędzia do tej pracy. I tak jak nasi przedstawiciele, handlowcy w wielu firmach potrzebują mieć narzędzia takie jak
dysponować siecią kontaktów, mieć samochód, którym będą w stanie objeździć partnerów i sprzedać nasze usługi, sprawnie działający telefon i dostęp do internetu, tak nasi fundraiserzy powinni mieć sprawnie funkcjonujące social media. Ja tutaj zaraz będę też mówiła, gdzie się powinniście znajdować, bo żebyście nie byli przerażeni, że tak naprawdę platform mamy bardzo dużo i wszędzie powinniście być, nic bardziej mylnego. Ale taka podstawa, jakby wybór platformy, na której jesteście, wybór profilu w social mediach, wasza strona www, tutaj niektórzy mogą się zastanowić i od razu zadać pytanie, ale tak naprawdę po co nam strona www, jeżeli jesteśmy bardzo aktywni na przykład na naszym profilu, na Facebooku czy na Instagramie. Tu musicie pamiętać, że nasze profile są tylko i wyłącznie wypożyczonymi miejscami w sieci, które mamy dzięki uprzejmości Marka Zuckerberga, ale tak naprawdę rzeczywistość się zmienia, tak jak widzicie, bardzo różne ruchy, zmienność algorytmów. To nie jest rzecz taka stała, która będzie dostępna, gdzie będziemy sobie budowali społeczność i będziemy pewni, że ona tam zawsze będzie. Nasza strona www jest naszą wizytówką i naszym takim domkiem w sieci, który jest naszą własnością i tam wiadomo, że zawsze będziemy. Zresztą strona www jest też takim naszym domem, gdzie możemy się i przedstawić nas jako organizację, przedstawić główne postacie, które są w naszej organizacji, jak i no też naszych ambasadorów, ekspertów, gdzie możemy też dzielić się naszą wiedzą w postaci bloga. Powinniśmy też zapewnić, słuchajcie, naszym fundraiserom prezentacje, wizytówki, ale wszystko powinno być tak naprawdę spójne, ponieważ nasi darczyńcy, nasi partnerzy muszą też wiedzieć, że jesteśmy solidnym partnerem, który ma podstawy, który ma swoją misję, który ma swoją wizję, ale który też ma założony cel, że jest to organizacja stabilna, która będzie funkcjonowała i która tak naprawdę zapewni naszym partnerom też budowanie ich wizerunku poprzez social media, bo często łączymy się z naszymi partnerami, z naszymi darczyńcami, którzy dzięki współpracy z nami budują sobie również swój wizerunek i swoje zaangażowanie w tak zwane kampanie społeczne CSR. Także tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy zanim wyjdziemy do mediów, zbudowali te podstawy, czyli zbudowali naszą identyfikację wizualną, spójność kolorystyczną. Tutaj muszę pochwalić naszego partnera Fani Mani, którzy no konsekwentnie i od lat budują właśnie konsekwentnie też swój wizerunek w social mediach, na stronie, swoją kolorystykę i też wizualnie się prezentują na wszelkich imprezach, również spójnie, no mając też swoje koszulki, bo to też jest ważne, jak się prezentujemy, tak nas odbierają. Moi drodzy, jak będziecie mieli po drodze jakieś pytania, to zadawajcie pytania, bo mi też łatwiej będzie odpowiedzieć i też łatwiej będzie tutaj no na wszelkie pytania wasze dać od razu jakby informacje. To, co też powiedziałam, że budując nasz wizerunek, ważne są wszystkie elementy, czyli elementy też kolorystyczne. To, w jaki sposób też się przedstawiamy, w jaki sposób tworzymy prezentacje, z którymi wychodzimy do mediów, do naszych partnerów, jeżeli chcemy na dane wydarzenie pozyskać sponsorów, pozyskać też darczyńców. Jak widzicie, Fundacja Mentik w Głowie jest fundacją, no tak jak powiedziałam, młodą, ale już zdążyliśmy tą naszą identyfikację wizualną stworzyć bardzo spójną. Nasze profile w social mediach są spójne kolorystycznie, nasza strona to są kolory błękitne. Tutaj nie będę wam mówiła o znaczeniu też kolorów w biznesie i w komunikacji. To może na inną jakby, na inne spotkanie, ale to też ma znaczenie, co chcemy robić, jak dynamiczną jesteśmy organizacją, jakie kolory tworzymy. Tutaj my zajmujemy się zdrowiem psychicznym, więc kolory niebieskie, błękitne, granatowe, które też świadczą o budowaniu do nas zaufania, o też troszkę takim aspekcie medycznym, czyli kolor niebieski, który nam się kojarzy właśnie tak z farmacją, też z
klinikami, bo też my współpracujemy z klinikami, więc stąd też nasze kolory. I tak jak widzicie, we wszystkich naszych materiałach też ułatwiamy naszym potencjalnym partnerom znalezienie nas, czyli pokazujemy, jak tutaj widzicie, pokazujemy też, gdzie jesteśmy, czyli jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, mamy swoją stronę, przekazujemy też w naszych materiałach, daj się znaleźć, oznacz nas. To jest też bardzo ważne, że przy wszelkich wydarzeniach, które my organizujemy, staramy się oznaczać nas, naszych partnerów, żeby łatwiej było też wyszukać nas w sieci i zbudować zasięgi, które chcemy w naszym wydarzeniu pokazać. To, co jest też ważne i to, co będę mówiła później, jakby wykorzystujmy też dostępne, super nowoczesne narzędzia. Nie wiem, czy jak ja tutaj tym kursorem klikam, to czy widać to. W każdym bądź razie tu mamy też taki QR kod, tak działa kobieca energia, gdzie jeżeli sobie teraz przyłożycie swój telefon do ekranu. Zachęcamy, przyłóżmy. Tak, z opcją, jak mamy tutaj nasz aparat fotograficzny. Jeżeli przyłożymy aparat fotograficzny do QR kodu, który my mamy na naszych ulotkach, które rozdawaliśmy na wydarzeniach, jak zobaczycie, to jest też bardzo fajne narzędzie, które do komunikacji jest bardzo łatwe. Powoduje, że od razu przechodzicie na naszą stronę do zakładki Pomagam i tutaj w sposób bardzo łatwy możecie też zbierać fundusze. Czyli wykorzystujemy tą drogę, skracamy dystans, skracamy możliwość poszukiwania Was, przechodzimy na stronę i też ułatwiamy naszym darczyńcom czy naszym partnerom, gdziekolwiek się pojawimy w tej komunikacji i w tym, że możemy pomagać też i zbierać fundusze. Działa. Udało Wam się? Kto przeszedł? Kochani, piszcie, czy Wam się udało. Napiszcie też, czy Wy stosowaliście taki QR kod w Waszych materiałach, czy jeżeli organizowaliście wydarzenia, czy gdzieś się pojawialiście z Waszymi organizacjami, to czy taki QR kod wykorzystywaliście i jak Wam, czy Wam też no to pomogło w sprawniejszym tutaj zbieraniu funduszy. No i moi drodzy, tak naprawdę tutaj, co jest dla nas też ważne i istotne. Budując rozpoznawalną organizację, czyli tą naszą widoczność w mediach, to jest proces długofalowy, to się nie stanie z dnia na dzień, ale jeżeli zaczniemy to od początku naszej działalności jako organizacja, jako fundacja, tym szybciej pozyskamy tutaj naszą grupę, naszą społeczność, tym szybciej też będziemy mogli no, bardziej się rozprzestrzenić, być bardziej rozpoznawalnym, a co za tym idzie, zbudować sobie zaufanie. I zaczynamy, moi drodzy, tutaj nie bez przyczyny, mamy pokazane logotypy fundacji, które są znane, bo to są organizacje, które są bardzo rozpoznawalne. My tutaj mamy nasze logo Fundacji Mentyk w Głowie, bo też mamy nadzieję, że wkrótce będziemy też organizacją rozpoznawalną, tak jak Fani Mani, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Fundacja Centaurus. Tak naprawdę zaczynamy od budowania relacji, bo fundraising, budowanie widoczności naszej w sieci to nic innego jak budowanie relacji z naszymi i z naszą społecznością i z naszymi darczyńcami. Zaprzyjaźniamy się z nimi, oswajamy, tworzymy relacje nie jako darczyńca, nasz partner, czyli skarbonka, która ma nam dać pieniądze, ale troszeczkę bardziej na zasadzie partnerskiej, na zasadzie przyjacielskiej. Co nam daje takie budowanie relacji i pojawianie się w mediach? To, że jeżeli zbudujemy relacje przyjacielskie, jesteśmy też jakby my postrzegani jako osoby godne zaufania. Zarówno te budowanie relacji może się odbywać osobiście poprzez członków fundacji, liderów waszych,
ale też poprzez wolontariuszy, poprzez osoby, które z Wami współpracują, bo tak naprawdę fundacje to są ludzie, to jesteście Wy. Na każdym kroku i tak naprawdę każdy z Was, tworząc fundację, jest widoczny i każdy z Was tworzy relacje, buduje relacje i stara się o tą widoczność. Tak naprawdę postarajmy się, aby wszyscy w naszej organizacji mogli używać swoich social mediów i tak naprawdę oni również tworzyli wizerunek naszej organizacji w swoich sieciach, zapraszając do współpracy swoich znajomych. W momencie, kiedy jesteśmy widoczni, budujemy relacje, budujemy też naszą rozpoznawalność, czyli wiemy, że możemy zaufać. Tak naprawdę zobaczcie, czasami nie patrzymy już na organizacje, które są dla nas bardzo rozpoznawalne, ponieważ mamy taki społeczny dowód, że te organizacje, za nimi stoją autorytety, za nimi stoją eksperci, mamy taki społeczny dowód słuszności i uwiarygodnienia danej organizacji, że oni działają, że w sposób lojalny też jakby zbierają fundusze, przekazują te fundusze, faktycznie prowadzą działania. Więc ta nasza rozpoznawalność też daje nam możliwość zbudowania zaufania. Jeżeli budujemy zaufanie, to tak naprawdę pomagamy tym organizacjom bez większej analizy. Nie musimy tutaj się zastanawiać w momencie, kiedy organizacja potrzebuje bardzo szybko pomocy, tak jak było w przypadku pandemii, gdzie musieliśmy się zorganizować błyskawicznie, to część organizacji typu Caritas, typu organizacje, które funkcjonują, typu Szlachetna Paczka, mogły pomóc bardzo szybko, dlatego że tą swoją rozpoznawalnością, tym swoim budowaniem wiarygodności, tymi relacjami, które wcześniej zbudowały, praktycznie darczyńcy, firmy, z którymi współpracowały, nie pytały się, nie analizowały ich od podstaw, a wiedziały, że od razu mogą im zaufać, że pieniądze, które im przekażą, nie tylko pieniądze, ale też i różne dary rzeczowe, produkty, będą spożytkowane w sposób właściwy. Czyli w momencie, kiedy my budujemy zaufanie, nasi darczyńcy nie muszą analizować tego, czy warto nam pomóc, tylko jest akcja, reakcja. Czyli wtedy zbieramy bardzo szybko fundusze, zarówno te pieniężne, jak i te rzeczowe, bo często też zbieramy po prostu potrzebne dla nas rzeczy. W momencie, kiedy chcemy też budować i naszą wiarygodność, znaczy uwiarygadniać nasze działania, dobrze jest budować te historie poprzez wypowiedzi osób z nami współpracujących, ekspertów, być może naszych ambasadorów, osoby mniej znane, bardziej znane, influencerów, którzy też są w mediach i tutaj stanowią ogromną siłę. Przytaczać historie, zarówno swoje, jeżeli budujemy fundacje, organizacje na bazie swojego doświadczenia, swojej na przykład historii, czy swojej choroby, czy swoich bliskich, ale też naszych podopiecznych, czy naszych partnerów. To jest też bardzo ważne. No i teraz, moi drodzy, współpraca z mediami, to co jest moim jakby konikiem, to co jest dla mnie też bardzo ważne i to co Wam już powiedziałam na wstępie. Nie ma co się przerażać, że jest tak dużo różnych platform, zarówno media społecznościowe, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, jest tego bardzo dużo i dla osób, które nie są zaprzyjaźnione z mediami, może to się wydać bardzo skomplikowane. To są też portale online, to są media tradycyjne typu rozgłośnie radiowe, prasa, stacje telewizyjne. I wydawać by się mogło, że jest to niemożliwe połączenie wszystkiego i bycie wszędzie. I jak najbardziej nie musimy być wszędzie. Najważniejsze to jest, moi drodzy, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jaki jest mój cel, co chcemy osiągnąć, jaki jest mój cel funkcjonowania w mediach, zarówno w tych social mediach, jak i w mediach tradycyjnych. Czy mamy cel wizerunkowy? Często jest tak, że fundacje, szczególnie te duże fundacje,
które zupełnie inną drogą zbierają fundusze. Jest to na przykład organizacja podpięta pod daną firmę, pod ogromną firmę typu Fundacja Orlen, Fundacja Banku, ma tylko i wyłącznie na przykład cel promocyjny, wizerunkowy. Chcą pokazać, że ich przedsiębiorstwo, ich firma również jest zaangażowana w działania CSR-owe, działania społeczne. To też się przekłada na no, taki społeczny aspekt, taką można powiedzieć ludzką twarz firmy, czyli budujemy tutaj nasz wizerunek poprzez pokazywanie, że my również jako firma jesteśmy zaangażowani w sprawy, które dotyczą zarówno naszych pracowników, naszego środowiska, społeczeństwa. To jest coś, co jest związane z naszymi wartościami, w co my się włączamy jako firma. Możemy mieć cel edukacyjny, bo często fundacje opierają się na przekazywaniu wiedzy. Bardzo często są to fundacje, które mówią na przykład, walczą na przykład z danymi problemami społecznymi, czy też pokazują na przykład problem społeczny, jakim na przykład jest dana choroba, schorzenie. To jest fundacja DKMS, to jest fundacja Wygrać z rakiem. To są wszelkie fundacje związane z danym problemem społecznym, które nie tak bardzo zbierają fundusze, co ich jakby najważniejszym celem tutaj widoczności i obecności w mediach jest właśnie ta edukacja, jest ten dostęp do wiedzy, dostęp do badań i też przekazywanie, w jaki sposób możemy znaleźć pomoc, gdzie możemy szukać pomocy, jakie są sposoby do walki z danym schorzeniem, jakie są najnowsze metody, gdzie możemy też tą wiedzę czerpać, jakie są też dostępne webinary, pokazywać na przykład, organizować live'y, spotkania, czaty z ekspertami, z lekarzami, którzy tą wiedzą się będą z nami dzielili. Możemy też mieć bardziej sprzedażowy charakter naszych mediów społecznościowych i tutaj najczęściej są to fundacje, którym bardzo są potrzebne fundusze i na tych funduszach budują też swoją działalność. To są na przykład wszelkiego rodzaju schroniska, to są fundacje, które na bieżąco potrzebują dla swoich podopiecznych wsparcia tu i teraz w codziennym funkcjonowaniu. To są organizacje, które pomagają na przykład rodzinom, dzieciom w takim też finansowaniu doraźnym ich problemów i tutaj musimy mieć cel sprzedażowy, ponieważ no, potrzebujemy jakby na co dzień zbierać fundusze, zyskiwać fundusze. Więc musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć, tworząc jakby nasz wizerunek i współpracę z mediami, kto jest tak naprawdę naszym odbiorcą, kto jest naszym darczyńcą, jaka jest nasza grupa społeczna, do której my chcemy się komunikować. I to jest tak naprawdę podstawa wyboru naszej platformy i wyboru tego, gdzie chcemy być. Tak naprawdę musimy być tam, gdzie jest nasz klient. Najważniejsze to, moi drodzy, wybrać sobie jedną, maksymalnie dwie platformy, której się poświęcimy, bo ja wiem, że w organizacjach, w fundacjach mamy bardzo dużo pracy. Czasami są to bardzo małe organizacje. To jest dosłownie kilka osób, które zajmują się na co dzień wszystkim. I tego czasu jest bardzo mało, żeby znaleźć jeszcze na to, żeby publikować w mediach społecznościowych, puszczać posty, robić zdjęcia, robić relacje, tworzyć bardziej skomplikowane formy też typu rolki, typu live'y. Więc wybierzmy sobie jedną platformę, którą będziemy robili dobrze, w którą się zaangażujemy i taką, która też sprawia nam największą przyjemność, bo nie ma nic gorszego, jeżeli męczyć się na platformie, której nie znamy, nie lubimy, jest dla nas skomplikowana i tak naprawdę robimy, bo musimy. A najważniejsze to jest to, żeby polubić się z mediami społecznościowymi i żeby to robić z autentyczną pasją i z takim zaangażowaniem, żeby to nam sprawiało przyjemność, bo to też będzie bardzo widoczne. Nasz przekaz musi być zaangażowany. Musimy mówić do naszych odbiorców z pasją i przekazywać im no, tą naszą jakby pasję i to, co my robimy, tą naszą energię naszym partnerom.
I teraz tak, pokrótce Wam przedstawię. Facebooka wybieramy wtedy, kiedy tak naprawdę najczęściej to są nasze bieżące, tam komunikujemy nasze bieżące sprawy, to są tak naprawdę nasze aktualności z życia fundacji, organizacji, pokazywanie, co robimy, pokazywanie, jak działamy, gdzie działamy, co się dzieje w fundacji, komu pomagamy, jakie organizujemy akcje, zbiórki, co ciekawego, jakie kampanie prowadzimy. Tam możemy dawać przede wszystkim posty takie statyczne, ale to, co jest najbardziej pożądane, to wszelkiego rodzaju krótkie filmiki, krótkie live'y. Tak jak mówię, musimy być autentyczni. Jeżeli odwiedzamy, zajmujemy, jesteśmy organizacją, która związana jest z pomocą zwierzętom, to robimy krótkie live'y, krótkie storiesy z miejsca, w którym jesteśmy, gdzie pomagamy, pokazujemy naszych podopiecznych, wyrażamy jakby emocje, bo to też przyciąga naszą społeczność. Na Facebooku też możemy tworzyć grupy, grupy zamknięte, grupy otwarte. Facebook daje nam taką możliwość, że oprócz dostępu, który mamy dla wszystkich, możemy stworzyć grupę zamkniętą. To jest bardzo ważne w przypadku, kiedy na przykład mówimy o trudnych problemach, w którym chcemy się podzielić na przykład, gdzie nasza społeczność może czuć, że jest bezpieczna, może czuć, że może tam ujawnić nawet swoje intymne jakieś historie i gdzie może liczyć na pomoc, gdzie może liczyć też na wsparcie osób, które również przeżywają takie same historie, czy ich dotyczy dany problem, z którym one są związane. Tam wiedzą, że mogą zyskać pomoc nie tylko danej organizacji, ale społeczności, która też została zbudowana i społeczności, która funkcjonuje właśnie na Facebooku w ramach grupy zamkniętej. Instagram jest to platforma bardziej właśnie wizerunkowa. Tam operujemy głównie zdjęciami, pięknymi obrazami. Pokazujemy to, co się dzieje, ale bardziej w formie wizualnej. Tam możemy pokazywać dużo takich działań, które się prezentują. Tam w głównej mierze główne zasięgi mają rolki i tutaj zachęcam Was do tworzenia konceptu wideo. Tam na Instagramie największe zasięgi, największe dotarcie dają nam krótkie formy, jakimi są rolki i jakimi są krótkie storiesy. Tutaj najlepiej, jakbyśmy byli bardzo systematyczni i komunikowali się z naszymi grupami, z naszymi odbiorcami, codziennie dając w formie wideo krótkie informacje, co się u nas dzieje, gdzie jesteśmy, gdzie się pojawiamy. Na YouTubie jesteśmy wtedy, kiedy mamy już przygotowane filmiki, mamy nagrane, zmontowane formy wideo. To jest troszkę bardziej skomplikowana platforma. No tu już polecam YouTube'a organizacjom, które faktycznie ten content wideo mają opracowany, mogą tworzyć zaawansowane formy wideo i mogą tworzyć tutaj zarówno takie wizerunkowe, jak i edukacyjne formy. To jest bardzo dobre dla organizacji, które mają ten cel edukacyjny, bo tam możemy pokazywać szkolenia, możemy pokazywać nawet krok po kroku, jak pewne rzeczy zrobić, jak się zarejestrować, jak skorzystać z danego badania, jak sobie z danym problemem poradzić. Tam możemy również budować całą platformę wiedzy poprzez współpracę z naszymi ekspertami czy z naszymi ambasadorami. LinkedIn jest to platforma bardziej biznesowa, więc tą platformę polecam do kontaktu, do tworzenia komunikacji w momencie, kiedy chcemy poprzez kontakty, które są na LinkedInie, współpracować z biznesem, pozyskać darczyńców, przebić się do menadżerów, przebić się nawet do prezesów firm. Tam jest to dużo łatwiejsze, ponieważ tam
pisząc wiadomości, ten kontakt nasz i dotarcie do osób decyzyjnych w danych firmach jest zdecydowanie łatwiejsze. Ale tutaj nie możemy zapomnieć o tym, że dana osoba, która właśnie wejdzie w konwersację z nami na profilu LinkedIn, potem przejdzie i sprawdzi nas szerzej w sieci, czyli zobaczy, jak my się prezentujemy, czy mamy naszą stronę www, czy się uwiarygadniamy jako organizacja, czy mamy też naszą komunikację, czy gdzieś po prostu jesteśmy, czy właśnie budujemy ten społeczny dowód zaufania. No i TikTok to jest bardzo prężnie rozwijająca się platforma, która teraz już się bardzo rozszerza, bo wcześniej zawsze mówili, że TikTok jest przeznaczony do takich bardzo szybkich, śmiesznych, krótkich form, że jest domeną młodych ludzi. Coraz więcej jest TikTok też wykorzystywany przez organizacje dla bardziej dojrzałych odbiorców, ale TikTok polecam bardzo mocno w momencie, kiedy współpracujemy z grupą młodszych odbiorców i prężnie działamy na przykład z młodymi wolontariuszami, z młodzieżą. Mamy projekty, które są adresowane do młodego pokolenia, ponieważ ta grupa najczęściej jakby najsprawniej się porusza w TikToku. Tutaj też no, musimy dostosować ten nasz przekaz do takiego bardziej luźnego. Ta platforma wyróżnia się właśnie takim nawet często żartem, podejściem mniej skomplikowanym. Im bardziej wykorzystujemy tutaj takie trendujące, czy muzyczki, czy nawet oznaczenia, śmieszne memy, tym więcej jakby osiągamy i ten nasz zasięg też się zwiększa. Także jeśli chodzi o social media, to podsumowując, wybieramy, moi drodzy, jeden, maksymalnie dwa kanały, które rozwijamy z pasją, z zaangażowaniem, ale też działamy tam systematycznie, ponieważ działając systematycznie, algorytmy tych mediów powodują, że organicznie zwiększają się nasze zasięgi i budujemy tutaj bez wsparcia reklamowego też taką organiczną społeczność i organicznie tworzymy, rozszerzamy jakby też dotarcie do grupy naszej docelowej. To oczywiście współpracując, im większa organizacja, przechodzimy też na współpracę płatną, tworzymy kampanie reklamowe, pracujemy w biznes menadżerze. Ja tutaj dzisiaj się nie będę skupiała na tych kampaniach płatnych, ale też im większa organizacja, im większe tworzymy wydarzenia, im większe kampanie, tym na pewno musimy bardziej opanować i oswoić się z biznes menadżerem, który pozwoli nam w sposób też płatny tworzyć kampanie, które no nie tylko w sposób organiczny, ale w sposób też płatny docierają do bardzo dużej rzeszy ludzi. Natomiast no, to, co jest dla nas najważniejsze, social media nadal są najtańszym i najbardziej praktycznym, najmniej skomplikowanym medium, w którym my możemy bardzo szybko zbudować zasięg i też dla nich jest to, dla nas jako organizacji jest to najłatwiejsze. Dotarcie do mediów tradycyjnych jest poniekąd jakby taką wypadkową. W momencie, kiedy mamy zbudowane nasze social media, tutaj już mamy tą rozpoznawalność, to często jest, moi drodzy, tak, z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że osoby z mediów też nas obserwują, też obserwują to, co my robimy, to jak działamy i bardzo często też obserwując nasze działania w sieci, nasze profile, wydajemy się im na tyle ciekawi i na tyle kampanie, które robimy, są dla nich na tyle medialne, że sami mogą do nas wysłać zaproszenie, że chcieliby się spotkać z osobami z fundacji, żeby porozmawiać na dany temat. I no, mogę powiedzieć tutaj z doświadczenia naszej fundacji, gdzie ja starałam się wykorzystać moje doświadczenie współpracy z mediami, że współpraca z telewizją, współpraca z rozgłośniami radiowymi była poniekąd właśnie wypadkową tego, co my zrobiliśmy w social mediach.
nasze działania, nasza kampania mentlikowa Not Perfect But Happy została zauważona i zostaliśmy zaproszeni do współpracy z Radiem Kolor, z miesięcznikiem Zwierciadło, z telewizją śniadaniową, żeby opowiedzieć coś więcej na temat tej kampanii społecznej. Także ja polecam rozpoczęcie działań od takiego naszych jakby mediów, na które my mamy wpływ i które sami tworzymy, i potem budując tą rozpoznawalność, możemy zgłosić się albo sami do rozgłośni radiowych, do stacji telewizyjnych, ale też bardzo często oni nas sami zauważą i zaproszą do współpracy. Także zaczynamy od najprostszych elementów i potem przechodzimy wyżej i wyżej, budując jakby tą naszą rozpoznawalność i budując nasze historie. A teraz troszkę Wam powiem o tym właśnie, jak budować te nasze historie, żebyśmy byli ciekawi dla mediów, co publikować w tych naszych social mediach, na tych naszych platformach. Przede wszystkim, co się sprzedaje w mediach. Media kierują się emocjami, media kierują się historiami, które chwytają za serce. Tu już chyba nie odkryję przed Wami jakiejś eureki, bo najważniejsze są historie, które coś przekazują, które budują emocje, które są dla nas ciekawe, z którymi my się możemy identyfikować. I najważniejsze są kampanie społeczne, czyli tworzymy w naszej organizacji, niezależnie od tego, jaki mamy profil, niezależnie od tego, z kim współpracujemy, zastanawiamy się, jaką możemy dla naszej organizacji stworzyć kampanię społeczną. My jako fundacja Mętlik w Głowie stworzyliśmy kampanię szczególnie dedykowaną dla kobiet, która miała za zadanie pokazać kobietom, że nie muszą być perfekcyjne, żeby być szczęśliwe. I dzięki temu, dzięki historiom też naszych podopiecznych, naszych osobiście też, wciągnęliśmy kobiety, wciągnęliśmy naszą społeczność w taką dyskusję bardzo szeroką, bo nagle się okazało, że bardzo dużo osób się identyfikowało z tym, co my przekazujemy, i najważniejsze to wciągnąć ludzi, jakby naszą tą grupę odbiorców w historię, zaangażować ich w to, co my chcemy przekazać. Opowiadać historie, które są autentyczne, bo nie ma nic gorszego, tak jak już wcześniej powiedziałam, nad tworzeniem sztucznych, wymyślonych historii na potrzeby tylko i wyłącznie poklasku i mediów. Historie muszą być autentyczne, czyli my musimy pokazywać osoby, które są postaciami niefikcyjnymi, ale postaciami z życia, gdzie nasi bohaterowie mogą przedstawić wiarygodnie to, co ich spotkało i w jaki sposób też my jako fundacja, jako organizacja mogliśmy im pomóc, jak mogliśmy ich wydostać, zarówno pomóc w chorobie, pomóc, nie wiem, w rozwoju też osobistym czy w działaniach. Przez to też pokazujemy naszą misję, bo przede wszystkim historia, ale historia musi też nieść ze sobą jakieś rozwiązanie, czyli my poprzez naszą misję pokazujemy, w czym my pomagamy, czyli jaka jest misja naszej fundacji. Dlatego jest tak ważne, żeby fundacja miała cel i fundacja wiedziała też, co komunikuje, ponieważ media będą od nas wymagały historii, ale też konkretów, w jaki sposób my rozwiązujemy dany problem, czyli w jaki sposób fundacja, organizacja odpowiada na potrzeby społeczne. Tak naprawdę w mediach się mówi, że są dwie jakby drogi pomocy, czyli my albo spełniamy marzenia czyjeś, fundacje są po to, by spełniać czyjeś marzenia, albo rozwiązujemy problemy. Więc my musimy tutaj pokazać, w jaki sposób nasza misja albo spełnia marzenia naszych podopiecznych,
albo w jaki sposób rozwiązuje problemy i co my takiego robimy konkretnego, żeby tutaj no, w te dwa jakby aspekty się jakby włączyć. W momencie, kiedy mamy historię, już jakby emocjonalnie zaraziliśmy media naszą historią, opowiedzieliśmy je w naszych social mediach, zaintrygowaliśmy też dziennikarzy radiowych czy z telewizji śniadaniowej, czy udało nam się poprzez nas samych, ale też poprzez naszych ambasadorów, czy firmy, agencje medialne dotrzeć do mediów, bo tutaj też nie musicie robić tego sami. Tutaj każdy powinien robić to, na czym się zna najlepiej. Wy jako organizacje pomagacie ludziom, natomiast firmy, agencje reklamowe, mediowe, które się specjalizują też w kontaktach z mediami, mogą wam to ułatwić, mogą pomóc wam skorzystać ze swoich jakby znajomości, ze swoich relacji i pomóc wam skierować was do odpowiednich dziennikarzy, którzy tą waszą historię opiszą albo powiedzą, przyjadą, nagrają też materiał, reportaż, zrobią i pokażą w telewizji. Jeżeli my jasno też przedstawimy naszą misję, łatwiej nam będzie zwrócić się do firm, do większych przedsiębiorców, którzy te wartości, tą naszą misję mogą sobie wpisać w ich działania społeczne, w ich działania CSR-owe. Czyli my tutaj pokazujemy też, w jaki sposób firma może nasze działania, w jaki sposób może włączyć swoich pracowników, w jaki sposób zarząd może też się pochwalić, że takie działania również są częścią misji, częścią też wizji firmy i dlaczego akurat przeznaczają pieniążki na waszą organizację. No i teraz to, co jest też ważne. Komunikat do mediów. Jak budujemy komunikat do mediów? Komunikat, słuchajcie, musi być krótki. Tutaj nie ma czegoś takiego, że my rozwłóczymy się, piszemy do mediów, do dziennikarza, cały laborat, parę stron, gdzie my pokazujemy, uzewnętrzniamy się. Komunikat do mediów tak naprawdę to jest. Tworzymy 2-3 zdania, krótki lead, który pokazuje dany problem społeczny. Albo problem, albo marzenia, które spełniamy. Już w tym leadzie do mediów musimy zaciekawić i musimy przedstawić, czym fundacja się zajmuje, czym dana kampania się zajmuje, czym jakby o czym jest nasze wydarzenie, które organizujemy w fundacji. Czyli już na tym wstępie zaciekawiamy odbiorcę. Dobrze jest na wstępie w komunikacie do mediów przedstawić też taki aspekt nasz, którym my się zajmujemy, w większym jakby takim też kontekście środowiskowym, czyli ten aspekt, którym się zajmuje nasza fundacja, pokazujemy poprzez większy aspekt społeczny danego problemu społecznego. Tutaj jest fajnie, jeżeli mamy na przykład jakieś dane statystyczne, ilu procent grupy społecznej to dotyka, że będziemy też mogli pokazać, w jakim stopniu my się przyczynimy do polepszenia życia naszej grupy społecznej. Czyli tutaj wszelkie statystyki to też uwiarygadnia no, nasze przygotowanie i to, że jesteśmy, wiemy, co się po prostu w naszym środowisku czy na naszym podwórku fundacyjnym dzieje. Rozwiązanie tego problemu, czyli pokazujemy, co my tak naprawdę jako organizacja, fundacja możemy zrobić, w jaki sposób my rozwiązujemy te aspekty, w jaki sposób my pomagamy naszym odbiorcom, czyli warsztaty, pomoc ekspercka, kontakty z fachowcami, zbierane fundusze, komu pomogliśmy, jaka to jest liczba osób, którym pomagamy. Co my tak naprawdę jako fundacja, w jaki sposób my zmieniamy. I tutaj niekoniecznie jakby my zmieniamy świat. My możemy zmieniać nasze wewnętrzne podwórko, naszą dzielnicę czy gdzieś nasz lokalny rynek, bo fundacje też działają czasami w sposób bardzo też lokalny i to też jest jak najbardziej okej. No i te call to action, czyli wezwanie do współpracy.
My nie prosimy, słuchajcie, o pomoc naszych partnerów. Nie prosimy o pomoc. My tak naprawdę przedstawiamy im, zapraszamy ich do współdziałania. Czyli my im przedstawiamy, że wy jako partnerzy nasi, zarówno media, jak i też firmy czy korporacje, wy jako nasz partner włączacie się w zmienianie jakby czy środowiska waszego, czy w pomoc realną naszym podopiecznym. Czyli oni też muszą widzieć dla siebie korzyść, czyli pokazujemy te korzyści w aspekcie takim wizerunkowym, ale też nie po to tworzymy nasze social media i nasze dobrze działające kanały social mediowe, żeby nie pokazać też takiej realnej, już promocyjnej też wartości dla naszych partnerów, a mianowicie pokazujemy, że możemy naszym partnerom też podziękować na naszych social mediach i przedstawić ich jako promocja na przykład naszym Facebooku, pokazać ich i podziękować im, docierając też do całej naszej społeczności. Bo darczyńcy, jak wiecie, to nie tylko skarbonka, ale to nasz partner, więc tak naprawdę musimy też, no, budując te relacje, no, kochać ich i doceniać, czyli musimy pokazać im też to, że my jesteśmy zaangażowani i umieć też ich pokazać jako partnera, który nam pomaga, który nas wspiera, który jest z nami przy okazji różnych naszych wydarzeń. I to jest, słuchajcie, zarówno forma taka, no, bezpośrednia, gdzie widzimy się na przykład na naszych wydarzeniach, konferencjach, warsztatach, spotkaniach, gdzie możemy naszym partnerom wręczyć dyplom, który sobie powieszą, pokażą w swojej organizacji, pochwalą się. Czasami są to firmy międzynarodowe, gdzie pokażą, że są zaangażowani, ale również po to tworzymy nasze social media, żeby naszego partnera też wyróżnić, na przykład na naszej stronie internetowej w sekcji. Nasi partnerzy, gdzie możemy to zrobić w postaci paska na dole strony, w postaci osobnej na przykład podstrony, gdzie pokazujemy przy okazji naszych działań zaangażowanie naszych partnerów. Możemy też pokazać, tak jak tutaj widzicie w naszej organizacji, dziękujemy też naszym partnerom w postaci postu, gdzie pokazujemy ich logotypy, gdzie dziękujemy naszym darczyńcom, gdzie dziękujemy naszym ekspertom, gdzie promujemy też ich zaangażowanie społeczne. I im większą my mamy grupę odbiorców, im większą my mamy społeczność, tym bardziej im zależy, czyli naszym partnerom, na obecności i na tym, żeby się pokazać w naszych kanałach social mediowych, żeby też tam zaistnieć. I tak jak widzicie, tutaj akurat firma Dekare, która nas wspierała w organizacji naszego eventu, gdzie zarówno przekazała i dary w postaci swoich produktów, które mają, i też wsparcie finansowe. Radio Kolor, które wspierało nas zarówno w swoich mediach społecznościowych, na swoje rozgłośni, ale my również, to jest działanie jakby wzajemne, wzajemnej kompensacji świadczeń, my również ich wspieraliśmy i promowaliśmy na naszych social mediach. Stąd dlatego tak ważna jest nasza widoczność i budowanie naszej społeczności w naszych kanałach, wyjście właśnie do świata, żeby móc też jako kartę przetargową mieć dla naszych partnerów, że promocja w naszych, na naszej stronie internetowej, w naszych kanałach, pokazanie was jako wspierających partnerów, jako firmy zaangażowane społecznie, dla was również wizerunkowo będzie się opłacała. Bo umówmy się, no, nie będę was czarować, firmy działają z pobudek społecznych, ale też z pobudek czysto finansowych i czysto reklamowych. Im się po prostu musi też zgadzać bilans reklamowy. Oni też muszą wiedzieć, w jaki sposób organizacja ich wypromuje. Ja jeszcze króciutko tylko tutaj powiem, że bardzo ważne jest, słuchajcie, wykorzystanie swojej marki własnej.
ponieważ każdy z nas dołącza do organizacji, budując też no, swoją jakąś karierę, swoje działania w różnych jakby firmach. Ja akurat mam to szczęście, że pracując we współpracy jakby z mediami, mogłam wcześniej mieć dostęp dosyć szeroki do tutaj zarówno do telewizji, jak i też do takich partnerskich projektów, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę każdy z nas buduje sieć partnerską, zarówno na wszelkiego typu networkingach, spotkaniach naszych, czy biznesowych, czy nawet takich prywatnych, kobiecych. I na tych spotkaniach powinniśmy wykorzystywać też nasze znajomości i zapraszać ludzi do współpracy. Ja budując fundację jako też założycielka starałam się wykorzystać te wszystkie organizacje biznesowe, do których ja należałam, do wsparcia i zaprosić też osoby, które należą do tych organizacji, do tego, żeby wsparły nas jako fundację, pokazać im, co my jako organizacja robimy. I powiem wam szczerze, że bardzo dużo osób było wdzięcznych mi, że ja się tak otwarcie komunikuję, bo to, że prowadzę agencję, to jest jedno, a niektórzy w ogóle nie wiedzieli, że zajęłam się również fundacją i bardzo chętnie chcieli pomóc, wykorzystując swoje możliwości. Tutaj widzicie, naszą ambasadorką była dziewczyna, która tworzy niesamowite stylizacje na paznokciach, która jest naszą ambasadorką, która się w swojej grupie społecznej komunikowała, która dla nas po prostu stworzyła niesamowite zasięgi wśród swojej grupy stylistek. Małgosia, która ma swoją firmę odzieżową, stworzyła dla fundacji nasze koszulki z logotypem akcji Not Perfect But Happy, zupełnie gratisowo za po prostu promocję i za to, że jej koszulki były przez nas promowane, przez naszych ekspertów, nas zakładane i w mediach prezentowane. To, że ja dostałam, słuchajcie, nagrodę Polka Roku, to nie było to, że ja w ogóle się w to zaangażowałam, czy się zgłosiłam. To było dla mnie bardzo cenne, bo ja dostałam tą nagrodę, gdzie dziewczyny, które tą organizacją się zajmują, same mnie wyszukały w social mediach. I nie wyszukały mnie w social mediach poprzez agencję moją, która funkcjonuje tyle czasu, ale poprzez nasze działania właśnie fundacyjne w social mediach, bo widziały, jak fajne rzeczy robimy i to, że my budowaliśmy wizerunek nasz fundacyjny w social mediach sprawiło, że dziewczyny same mnie wyszukały, zadzwoniły i tą nagrodę dały, więc to buduje dalej jakby wizerunek naszej fundacji i nas uwiarygodnia jako liderów, jako przedstawicieli też naszej organizacji. Także widzicie, widoczność jakby to jest troszkę jak kula śnieżna, która powoduje, że my jesteśmy zapraszani do kolejnych wydarzeń, czy tak jak ja tutaj dzisiaj na ten webinar, żeby wam pokazać dalej, co tak naprawdę wasza organizacja może zyskać dzięki takiej widoczności. No i tak naprawdę ten sukces, moi drodzy, niezależnie od tego, jaką organizację prowadzicie i w jakim aspekcie się rozwijacie, to jest przede wszystkim jakby takie budowanie dalekosiężnych relacji z waszymi darczyńcami. To jest taka bieżąca komunikacja, budowanie tego zaufania do naszych partnerów, bo dzięki tej widoczności, obecności w social mediach, budujemy nasz wizerunek wiarygodnego, solidnego, autentycznego partnera, którym łatwiej darczyńcy są w stanie zaufać, gdzie jesteśmy organizacją bardziej rozpoznawalną, gdzie jesteśmy organizacją o potwierdzonych działaniach, bo to pokazujemy poprzez media, czyli każdy może nas zweryfikować, każdy może zweryfikować, czy faktycznie dane wydarzenie się odbyło, czy faktycznie my tą naszą misję realizujemy, a to się przekłada na pozyskanie funduszy, no i tak naprawdę na sukces nie tylko medialny, ale przede wszystkim waszej organizacji. Ja tutaj jeszcze tylko pokażę kilka takich publikacji naszych mętlikowych już naszej kampanii Not Perfect But Happy. W mediach promowaliśmy, pokazywaliśmy nasze warsztaty dla kobiet, w Radiu Kolor, na portalach typu Imperium Kobiet, Planeta Kobiet, BeArt.
Również zyskaliśmy tutaj obecność w mediach drukowanych, czyli w gazecie Zwierciadło, gdzie pokazywaliśmy nasze partnerki i partnerów. No i tak naprawdę wszędzie powinniście być obecni, na każdych materiałach powinniście pokazywać, gdzie jesteście, gdzie was można znaleźć. QR kod, który zawsze jest z wami. I teraz moi drodzy, jakby taka też króciutka jakby lekcja i prośba, żebyśmy wykorzystywali każde nasze spotkanie, zarówno to biznesowe, networkingowe, gdziekolwiek jesteśmy, żebyśmy nie bali się prosić tak naprawdę o wsparcie, o przyłączenie się do naszej akcji i współpracę z nami, jeżeli tylko ta nasza kampania, te nasze działania, rozwiązywanie kwestii tutaj naszych mętlikowych jest dla was bliskie, gdzie również macie, zdarzają wam się takie osobiste, zawodowe mętliki i chcecie nas w tym wesprzeć. Teraz będziemy robili warsztaty dla młodzieży, gdzie będziemy jakby odkręcali mętliki w głowie młodych ludzi, którzy się troszkę pogubili w swoich emocjach, w wyrażaniu swoich uczuć, w odnalezieniu się w świecie, to bardzo was proszę o wsparcie. Każda złotóweczka się liczy. Kliknijcie na QR kod i wesprzyjcie naszą organizację, chociażby tą przysłowiową złotóweczką, która bezpośrednio wpłynie na to, że będziemy mogli pomóc tym młodym ludziom odnaleźć się w bardzo trudnym świecie, gdzie są młodzi ludzie przebodźcowani i gdzie tak naprawdę również no, mają trudności, żeby te swoje mętliki sobie poukładać i ten chaos w głowie rozwiązać. Super, super. Czyli call to action dla nas również. Dla was również, ponieważ właśnie tym QR kodem i tym, że pokazujemy wszędzie tą naszą obecność, chcę wam pokazać, że tak naprawdę to nam ułatwia nam zbieranie funduszy na każdym etapie, gdziekolwiek jesteśmy. Nie bójmy się tego. Traktujmy naprawdę siebie jako partnerów w każdym naszym momencie, bo uważam, że to, co robimy, jest wspaniałe i niejednokrotnie bardzo dużo się napracujemy, natomiast tak naprawdę niewiele osób o tym wie, więc wychodźmy bardzo otwarcie na świat, nie wstydźmy się, nie krępujmy się, używajmy takiej formy, w której nam jest wygodnie. Jeżeli na początku nie jesteśmy bardzo tacy śmiali i boimy się tych wystąpień, to nagrywajmy sobie krótkie rolki, gdzie możemy sobie powtórzyć, twórzmy sobie storiesy, gdzie możemy też parokrotnie nagrać. Potem przejdziemy już do live'ów, puszczajmy posty statyczne w formie grafiki, pokazujmy się w różnym aspekcie, ale najważniejsze to bądźmy autentyczni i spójni i twórzmy ten wizerunek no taki, żebyśmy byli z niego dumni na każdym etapie rozwoju naszej organizacji. Zgadza się w pełni. To teraz może Agnieszko, pytanie od Agnieszki. Dlaczego kampania, którą macie, jest w języku angielskim? Może dlatego, tutaj nie wiem, strzelam Agnieszko, że widzisz, Agnieszka widzi fundację Mętlik w głowie, a jednak kampania jest w języku angielskim. Główne hasło. Dlaczego? Tak, już wam mówię. My współpracujemy bardzo szeroko i tutaj partnerów, których zapraszaliśmy do współpracy, to często były też korporacje międzynarodowe, które miały swoje siedziby też w wielu krajach Unii Europejskiej, więc chcieliśmy tą kampanię, my często też mówiliśmy nieperfekcyjna, ale szczęśliwa, czyli my tworzyliśmy wizerunek dwutorowo, zarówno w języku polskim, ale też w języku angielskim, bo od razu chcieliśmy, żeby nasza kampania miała możliwości rozszerzenia się bardziej międzynarodowo. To jest kwestia też właśnie, jaki sobie obierzemy na początku cel. Jeżeli chcemy działać lokalnie, działać tylko i wyłącznie w obrębie tutaj naszego kraju, to jak najbardziej jestem za tym, żeby się komunikować w języku polskim. Jeżeli
Naszym celem jest wyjście poza ramy i dotarcie też z naszym przekazem międzynarodowo, to warto jest no, wykorzystać język angielski, który jest tak naprawdę językiem no, komunikacji bardzo szeroko. Super, to właśnie Agnieszka też dopytuje i to jest bardzo dobrze, że Agnieszko dopytujesz na czacie, czy wtedy komunikacja w mediach społecznościowych również powinna iść dwutorowo polski-angielski, czy jak się wtedy skupić, no bo czy założyć, może teraz może pytanie ode mnie, czy założyć drugie konto na profilu społecznościowym tylko w języku angielskim? Nie, my stworzyliśmy tą nazwę z dalszą perspektywą rozwoju na rynki międzynarodowe. Natomiast dopóki kampania odbywała się w miastach Polski i tutaj tylko i wyłącznie z naszą społecznością, która mówiła w języku polskim, to tylko nazwę mieliśmy międzynarodową. Natomiast wszelkie posty, wszelka nasza komunikacja była w języku polskim. Ja proponuję absolutnie nie tworzenie drugiego konta, tylko w momencie, kiedy rozwijamy się na rynki, no nie wiem, angielskojęzyczne czy inne, tworzymy wtedy podwójną komunikację. My tak zrobiliśmy w momencie, kiedy mieliśmy naszych partnerów i tworzyliśmy materiały polsko-ukraińskie, bo mieliśmy też takie wydarzenie, gdzie pokazywaliśmy nasze partnerstwo z kobietami z nie tylko z Ukrainy, ale z całego bloku wschodniego. Komunikowaliśmy się również w języku i rosyjskim, i ukraińskim, dlatego że też jakby językiem takim powszechnie wśród osób z tego bloku wschodniego jest język rosyjski, więc tutaj też prowadziliśmy działania w języku ukraińskim i rosyjskim i też poprzez naszych partnerów, poprzez naszą ambasadorkę Swietłanę komunikowaliśmy i prezentacje mieliśmy w języku rosyjskim. Okej, okay, ja Agnieszko, powiedz tylko na czacie, czy jest to dla Ciebie zrozumiałe, czy uporządkowałaś to sobie w głowie? Super. Agnieszka, tutaj bardzo, bardzo dziękuję, też fajnie. Jak macie pytania, to śmiało od razu dawajcie, bo ja wysłuchałem prezentacji, obejrzałem prezentację Agnieszki już po raz drugi i nie będę ukrywał, po raz drugi wychodzę z nową inspiracją. Ago, mam do Ciebie takie pytanie ode mnie, ale też mam nadzieję, może pomogę komuś jeszcze. Ponieważ fundacja to jest ta działalność charytatywna NGO, a powiedz tylko, jak to wygląda z działaniem jako ty, jako agencja mediowa, marketingowa. Czy ty jako agencja otrzymujesz, czy wy jako agencja otrzymujecie jakieś właśnie prośby od fundacji, od stowarzyszeń, żeby się nimi zaopiekować, żeby pomóc im w tym temacie? Czy takie w ogóle śmiałe inicjatywy ze strony NGO-sów są w waszą stronę? Powiem Wam, że nie ukrywam, że mało, mało. Z tego co wiem, firmy NGO-sy boją się troszkę do agencji zgłosić, ponieważ wyobrażają sobie, że to są bardzo duże pieniądze. Ja przyznam szczerze, że znam fundacje, które korzystają z pomocy agencji i nie ukrywają, są to bardzo oficjalne też komunikaty. Są to większe fundacje, które bez agencji, bez pomocy agencji absolutnie by nie były w stanie już na taką skalę się komunikować. I wszelkie kampanie są tworzone od podstaw poprzez i stworzenie hasła kampanii w ogóle takiej promocyjnej, poprzez zaproszenie dziennikarzy, mediów na nasze wydarzenie, poprzez tworzenie komunikatów, też informacji prasowych do mediów, publikowanie też. Wszystko to się odbywa poprzez działania agencyjne. Natomiast ja uważam, że takich inicjatyw powinno być zdecydowanie więcej, gdzie agencje nawet mogłyby, tak jak ja na przykład, mając dosyć duże doświadczenie,
budować jakby takie szkolenia dla, dzisiaj to mieliśmy bardzo krótkie szkolenie, tak naprawdę dla bardzo wielu pewnie gdzieś tylko tak zahaczyliśmy o ten wierzchołek Góry Lodowej i też chciałam dużo przekazać wiadomości, nie były one tak wchodzące głębiej, ale warto być może pokusić się o jakieś szkolenia, poradnik, jak współpracować z mediami dla NGO-sów, który by został stworzony właśnie dla organizacji, jak rozpocząć taką współpracę z mediami, nie bojąc się, że jesteśmy za mali albo jesteśmy na początku, że być może nasze działania nie są ciekawe dla mediów. Czasami my nie dajemy sobie, słuchajcie, takiego pozwolenia na to, żeby właśnie wyjść z naszymi działaniami, bo uważamy, że być może to nie jest takie ciekawe, być może to nie zainteresuje. Ale słuchajcie, ja przytoczę wam jeszcze tutaj tylko króciutko taką historię. Nie wiem, może słyszeliście, dziewczyna, która nie należała do żadnej fundacji, po prostu społeczniczka, wpadła na pomysł przekazania Fiata dla Toma Hanksa. I słuchajcie, no też mogłoby się to wydawać, że Boże, no po prostu gdzie się porwała, gdzie Tom Hanks, gdzie w ogóle Fiat, gdzie w ogóle taka sytuacja. Ale po prostu to jest kwestia tylko przełamania siebie, przełamania takiej odwagi wewnętrznej, uwierzenia we własny pomysł, we własne działania, pomysł i potrafienia jakby dotarcia do kilku chociaż osób, które nam mogą pomóc jakby te zasięgi rozkręcić. Czasami mogą to być ambasadorzy, influencerzy, którzy tylko i wyłącznie z takiej chęci, bo my im się sprzedaliśmy jako osoby, chcą nam pomóc, bo my właśnie sprzedaliśmy im te emocje, tą naszą historię, opublikują u siebie w social mediach i dzięki nim wiralowo nasza akcja się rozwinie i dzięki nim tak naprawdę możemy stworzyć największą, najbardziej medialną historię ever w ogóle, jaka była. Nigdy tego nie wiemy i tak naprawdę ja zawsze to podkreślam. Jurek Owsiak też zaczynał zbiórkę w reklamówkach z marketu, z Biedronki czy innych, czy w kartonach, a rozkręcił się. A wiecie dlaczego? Dlatego, że od razu był przekonany do tego, że jego pomysł jest na maksa dobry, na maksa autentyczny i że może rozkręcić tą akcję bardzo szeroko i od razu współpracował z mediami, wykorzystał w 100%, a nawet w 200% wszelkie możliwości promocyjne, które dają media. Tak, dokładnie, czyli nie tylko nie mamy się bać radiowców, osób z telewizji, ale również agencje marketingowe mogą być naszym takim sojusznikiem, partnerem i to nie zawsze musi być odpłatna pomoc. Jest szansa na to, żeby dogadać się z nimi za bartery tak zwane. I tutaj tak, ja od razu tutaj powiem, tutaj przerwę ci, Mateusz, wejdę w słowo, ale po prostu muszę to powiedzieć. Jeżeli macie ciekawą historię, jeżeli zarazicie dziennikarzy tym, że wierzycie w swój projekt i na tyle on jest medialny, fajny, to absolutnie wasze wizyty, czy w studiu Dzień Dobry TVN, czy w Pytanie na Śniadanie, czy współpraca z rozgłośnią radiową, bycie na antenie, czy w gazecie, na profilach, absolutnie może być rzeczą zupełnie, jak to mówią, za zupełną darmochę. Absolutnie są to rzeczy społeczne, które media poruszają tylko i wyłącznie jako po prostu coś dziennikarskiego, jako coś redakcyjnego. W momencie, kiedy ja tworzyłam kampanię, prowadząc swoją agencję mediową, które opierały się na promocji danych produktów, usług komercyjnie, no są to ogromne pieniądze za taką obecność w mediach, mniejszą, większą, ale tutaj autentycznie możecie być absolutnie gratisowo, mieć ten czas antenowy. No wtedy polecam współpracę jeżeli sami nie jesteście w stanie się przebić albo nie czujecie się na siłach takiej współpracy z mediami, za długo by poszukiwać osoby, które są odpowiedzialne za nagrywanie produktu, danego programu producentów, to warto zgłosić się do agencji
wtedy tylko i wyłącznie płacicie fee agencyjne za ich pracę, bo wiadomo, to jest ich praca, ale to jest, słuchajcie, niewspółmiernie z tym, co agencja może wam załatwić, umożliwić kontakty, bo jest to kwestia kilkuset do kilkuset, nie wiem, do kilku tysięcy złotych w stosunku do tego, ile taka wartość antenowa czasu może wam dać, możecie zyskać i ile możecie na tym zarobić, jak wam się to może zwrócić. Tak, ja tylko jeszcze dodam też troszeczkę z własnego doświadczenia. Pamiętajcie, że ta współpraca z agencją jest na określony czas. Tak. I jedna strona, czyli i wy po zakończeniu pierwszego okresu mówicie tak bądź nie, tak samo jest z agencją. Przetarcie sobie szlaków, nawet jeżeli faktycznie może to kosztować konkretną wartość złotówek przez jeden rok, nie będę ukrywał, na kolejnym, przez kolejne 2, 3, 4 lata po prostu możecie czerpać z tego już tylko i wyłącznie takie benefity, korzyści. Więc tutaj w pełni się, Agnieszko, z tobą zgadzam. Jest pytanie też od Zuzy. Rozumiem pewnie, Zuza, że chodzi na przykład o tą tutaj sytuację, kampanię Not Perfect But Happy i na przykład Zuza pyta, czy w Radio Color, czy Imperium Kobiet, to wy jako Fundacja Mętlik w Głowie, Agnieszko, za to płaciliście, za te publikacje, czy one są właśnie taką dodatkowym benefitem? Tutaj można powiedzieć, że rozliczaliśmy się jako fundacja z tymi naszymi partnerami czy patronami tylko i wyłącznie za działania wzajemnie, za wzajemną promocję. Czyli to nie była kwestia jakichkolwiek od nas finansowych płatności czy wyliczenia, tylko my sobie wzajemnie kompensowaliśmy nasze usługi promocyjne, czyli Radio Color nas promowało w swojej rozgłośni, promowało też naszych ekspertów, zapraszając ich do wywiadów u siebie na antenie, byli też obecni na naszym wydarzeniu, ale my dla nich właśnie świadczyliśmy usługi promocyjne, czyli to, co wam powiedziałam. My na tyle mieliśmy rozwinięte już nasze social media i też stronę internetową i podczas wydarzenia, że ci nasi partnerzy, zarówno partnerzy medialni, jak i partnerzy komercyjni, mieli od nas działania promocyjne. My puszczaliśmy posty a propos danych partnerów, publikując ich logotypy, publikując no, jakby post o ich działaniach, dlaczego nas wsparli, też odnośnik do ich strony www, żeby też oni mogli pozyskać partnerów. No i też byli promowani przez nas na wydarzeniu, także tutaj wydarzenia przez nas były bardzo dobrze przygotowywane, że na ekranach, na ścianach były też puszczane logotypy i były puszczane też reklamy wizualne w formie krótkiego takiego spotu, filmiku naszych partnerów, gdzie wszyscy uczestnicy naszych wydarzeń mogli też tego naszego partnera zobaczyć. Także absolutnie tutaj potrafiliśmy promocję za promocję sobie ustalić i powiem wam szczerze, ja rozpoczynałam działalność fundacji nie mając złotówki na koncie fundacyjnym, a udało nam się pozyskać i partnerów, i finansowanie, i na pierwszym wydarzeniu mieliśmy ponad 100 uczestników, czyli tak naprawdę sfinansowaliśmy wszystkie nasze rzeczy dzięki tylko i wyłącznie naszej obecności w mediach, promocji i tym, że rozwijaliśmy nasze social media i pozyskaliśmy naszych partnerów poprzez właśnie wzajemne działania promocyjne. Super. I Zuza, myślę, że możesz tak sobie, tak naprawdę my też wszyscy możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy wasza organizacja też tak potrafi, czy też tak może? Barter za barter, logo za logo. Wszyscy wygrywają tak naprawdę w tym momencie. A czy my wtedy musimy jako fundacje NGOsy za to płacić? Nie, po prostu nie musimy płacić. Mamy swoje marki. Nasze fundacje, nasze stowarzyszenia mają już konkretną markę i czasem media chciałyby się do niej troszeczkę przytulić. Zuza, jeszcze też, czy możemy zaoferować agencji? Co możemy zaoferować?
Ja już mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, słuchajcie, no agencja też jako forma biznesowa, jako firma komercyjna też często buduje swój wizerunek i też jeżeli działalność fundacji, organizacji jest zgodna z wartościami, które komunikuje, z którymi się identyfikuje agencja jako firma, również może to wpisać jako swoje działania takie CSR-owe, społeczne. Więc czasami z agencją również można się rozliczać, nie tylko na zasadzie jakby rozliczenia pieniężnego, ale też działań wspólnych, a mianowicie też wzajemnej obecności na różnych wydarzeniach, zamieszczenia logo organizacji firmy jako wsparcia, jako patrona też fundacji, zaproszenie też być może eksperta z takiej agencji na wasze wydarzenie i promocja też eksperta. Także myślę, że zawsze warto zaoferować agencji jako firmie, jako normalnemu podmiotowi komercyjnemu te formy promocji, które wy w obrębie swojej fundacji możecie dać i widoczność agencji jako waszemu partnerowi w zamian za wsparcie właśnie w promocji waszych działań, waszej kampanii prowadzonej właśnie przez fundację. Dokładnie. Ja też tutaj podpisuję się pod tym na 100%. Zuza, czy jeszcze dodatkowo pytania? Bo tutaj wiesz, no temat jest naprawdę gruby, szeroki jakby. Agencje marketingowe, które mają za sobą, mają w swoich szeregach po pierwsze doświadczonych pracowników, którzy mogą wam pomóc i też ich marka jako konkretnie już agencji. A tutaj Zuza podnosi lajka w górę, że chyba już wszystko się dowiedziała. Jeżeli macie pytania, to śmiało, śmiało dawajcie. Jesteśmy po to dzisiaj, teraz tutaj, żeby na nie odpowiedzieć. Jesteśmy z Agnieszką, która ma 20 lat doświadczenia w agencji swojej marketingowej. Rozkręciła fundację Mętli w głowie i zrobiła to z sukcesem, z powerem i z uśmiechem na twarzy. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Powiem wam, że ten uśmiech to czasami był największą kartą przetargową, ponieważ no ja budowałam zaufanie do fundacji, zaczynając od siebie, zaczynając od partnerów, z którymi ja współpracowałam przez lata w agencji, bo wiedziałam, że najpierw rozejrzę się dookoła siebie, zajrzę na swoje podwórko, zaproszę do współpracy osoby, które już mnie jako osobę darzą zaufaniem, które zbudowałam też przez lata, jakby prowadząc własną agencję i myślę, że każdy z nas ma takie firmy, osoby, które są wokół nas, które mogłyby zostać naszymi partnerami w naszej organizacji NGOs, tylko czasami sobie nie zdajemy nawet sprawy, czasami boimy się poprosić o współpracę, że jak to zostanie odebrane, także odpowiedzmy sobie, słuchajcie, na takie pytanie, ja kiedyś usłyszałam, co bym zrobił, gdybym się nie bał? Ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, co bym zrobiła, gdybym się nie bała? Czasami to nasza blokada w głowie, to, że ja się boję po prostu dać sobie takie zielone światło na zapytanie właśnie danej osoby, osoby z naszego otoczenia również prowadzą różne firmy, również mogą wesprzeć naszą fundację, również mogą przyłączyć się, zapytać swoich szefów, ale my sobie w głowie nie dajemy tego zielonego światła. Także odpowiedzcie sobie na pytanie, co bym zrobiła, gdybym się nie bała? I wtedy być może wyślecie nawet zapytanie do Toma Hanksa, czy by chciał pomóc. Super, to teraz Marzena, myślę, tutaj na czacie zapytała sama siebie i od razu zadała pytanie, czy pani agencja zajmuje się taką pomocą, Agnieszko? Pomocą, myślę, bardziej w kierunku właśnie NGO-sów. Moi drodzy, generalnie tak, ja mam tyle lat doświadczenia i jakby zakładając fundację i też pracując bardziej mentoringowo, staram się pomagać na zasadzie bardziej doradztwa, bardziej takich usług właśnie mentoringowo-doradczych niż prowadzenia fundacji. Ponieważ no już brakuje mi czasu i tak naprawdę gdybyśmy my chcieli
zarówno prowadzić jeszcze naszych klientów komercyjnych i pomagać też organizacjom, by było to za dużo projektów i też no ja bym nie mogła się skupić na rozwoju projektów, które sobie założyłam też dla fundacji. Więc oczywiście ja staram się zarekomendować organizacje, które są na rynku, ale też bardziej na zasadzie takiego doraźnego jakby szkolenia, współpracy, przeanalizowania też waszych profili, podpowiedzi, niż takiej współpracy, która by skupiała się na całościowej opiece nad danym projektem. Więc już troszkę jestem na takim etapie, że chciałabym bardziej przekazywać tą swoją wiedzę wielu organizacjom i pomagać większej liczbie organizacji, niż skupiać się jednostkowo nad takim długofalowym projektem, jednostkowo prowadząc organizację. Super, no kontakt cały czas wszyscy z nas widzą na zrzucie ekranu tutaj na prezentacji. Ja tylko bardzo mi zapadł, nie będę ukrywał, Agnieszko, podsumowując tutaj naszą wspólną wyprawę w świat mediów i komunikacji. Ten slajd: rozpoznawalność wiąże się z zaufaniem, a następnie z pozyskiwaniem funduszy i budowaniem relacji. I to kółko cały czas kręci się w tą stronę i ono cały czas się kręci po prostu, jeżeli my jako fundacje to robimy. Jeżeli się nie zatrzymujemy, jeżeli odpowiadamy sobie, tak jak pięknie powiedziałaś, na pytanie, czego Mateusz na przykład się boi i do czego mógłby się nie odważyć. No i może trzeba to sobie wypisać i po prostu to odhaczyć. No myślę, że to jest, wiecie, taka odwaga w sobie, to jest jakby podstawą też w ogóle wyjścia do mediów, bo często nas blokuje to wyjście do mediów właśnie to, że my sami boimy się odważyć, boimy się zapytać, wysłać taki komunikat do mediów, zrobić ten pierwszy krok. Dlatego czasami w ogóle nie dajemy sobie szansy prowadzenia social mediów czy współpracy z mediami, bo po prostu no, ten strach gdzieś jest w nas. A często robimy no, fantastyczne rzeczy. To, co mówię, ja jestem pełna podziwu dla wielu organizacji, które no, nie przedostają się, ponieważ no, właśnie brakuje im nawet czasami, słuchajcie, nie takiej wiedzy, bo nie każdy z nas od razu musi prowadzić social media na mega ogromnym, wysokim poziomie. Ale jeżeli będziemy ludzi zarażać tą pasją, autentycznością, będziemy publikować i będziemy w tym regularnie systematyczni, to w pewnym momencie nawet możemy wśród naszych wolontariuszy czy wśród naszej społeczności poszukać osoby, która się fascynuje właśnie działaniami promocyjnymi w mediach i możemy zarazić ją taką pomocą właśnie, nawet tutaj pod kątem właśnie takich działań B2B, że ten wolontariat tej osoby to właśnie mogłaby być ta pomoc w rozwijaniu naszych social mediów. Więc tutaj niekoniecznie musimy szukać aż pomocy agencji, ale no, poszukać jakby dookoła siebie. Często wśród naszych wolontariuszy, wśród naszego środowiska mamy kogoś, kto zna się na działaniach w social mediach, potrafi, dużo młodych ludzi naprawdę ma to w jednym palcu i by bardzo chcieli nawet nam pomóc, ale w ogóle nie wiedzą, że mamy taką potrzebę. Nie wiedzą w ogóle, że byśmy chcieli i potrzebujemy takiego wsparcia. W pełni się zgadzam. Mogę zasugerować taką podpowiedź. Kochani, no są na uczelniach konkretne kierunki, które zajmują się już nie tylko szeroko pojętym marketingiem, ale mają wąskie specjalizacje. Są specjalizacje typu social media, są specjalizacje typu osoby, które uczą się jako studenci bycia dziennikarzem. Dla nich to jest bardzo duża nobilitacja, jeżeli wasza fundacja zaproponuje im współpracę na tym ich początkowym zakresie kariery zawodowej, tak? Bo oni to tutaj będą patrzeć jako karierę zawodową, doszkalanie się, uczenie się tego swojego zawodu, a dla nas, jako dla NGO-sów, będzie to po prostu na plus. Super.
Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że wspólnie razem mogłaś nam przedstawić swój pogląd z wersji praktycznej na social media, ale też na media tak zwane tradycyjne, radio, gazeta, telewizja. To są nasi sprzymierzeńcy, sojusznicy. Nie zawsze, tak jak tutaj podkreśliłaś, nie zawsze musi tutaj iść pieniądze za tym, żeby być na antenie czy na kanapach w Dzień Dobry TVN. I to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, jako dla NGO-sów. I wielkie, wielkie dzięki za te półtorej godziny, bo myślę, że półtorej godziny wspólnie razem ze sobą byliśmy. I w takim razie zostawiamy Was z Agnieszką z informacją prasową do mediów. Zostawiamy Was z kontaktem do studentów, którzy zajmują się różnego typu social mediami, kierunkami medialnymi, marketingowymi. Oni są, oni na Was czekają. Moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za wytrwałość, za dzisiejszą obecność. Mimo wielu obowiązków, mam nadzieję, że jeżeli chociaż jedna rzecz, jedno jakby stwierdzenie z dzisiejszej naszej prezentacji, z dzisiejszego naszego spotkania pozwoli Wam zrobić ten krok naprzód do bycia widocznym w mediach i Waszej organizacji pomoże w realizacji tych celów, to już będzie bardzo dobrze. Ja tylko jako takie już spuentowanie dzisiejszego spotkania powiem, że to nie kasa, a emocje i historie budują Waszą obecność w mediach i to one dają Wam tą widoczność, także skorzystajcie z tego. Super, bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Ja już swoją listę właśnie rzeczy, które wynotowałem z Twoich wypowiedzi, już mam przygotowaną i w takim razie działam, żeby ją wdrożyć. Wam również tego mega, mega życzymy. Kilka bardzo, bardzo fajnych, praktycznych wiadomości się dzisiaj bardzo pojawiło i to jest super. I bardzo, bardzo Wam dziękujemy tutaj. Agnieszko, Magdo, Zuza, dzięki wielkie za obecność. Wspólnie razem byliśmy przez półtorej godziny. Nagranie będzie wysłane do Was. No i co? W takim razie do kolejnego spotkania. Dziękujemy. Pamiętajcie o QR-kodzie, bo to jest ważne, żeby na każdym spotkaniu pamiętać o tym wsparciu. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Polecam się na przyszłość. Jeżeli będziecie mieli pytania, wątpliwości, będziecie chcieli coś jeszcze, to zapraszam tutaj do Fani Mani. Być może jeszcze kiedyś zorganizujemy bardziej szczegółowe szkolenie na temat, który bardzo Was interesuje i wtedy będzie to temat bardziej wąski, ale być może bardziej szczegółowy. Także dajcie znać, być może jeszcze się kiedyś spotkamy. Czekamy na te informacje właśnie od Was. Do usłyszenia. Cześć. Miłego dnia, papa. Dziękuję bardzo.